Które z prostych są równoległe? Więc mamy tu trzy proste, A, B, C. No i musimy rozstrzygnąć, które spośród nich są równoległe. Zacznijmy od przypomnienia, że jeżeli mamy równanie prostej w postaci kierunkowej, to współczynnik przy x nazywa się współczynnikiem kierunkowym, czyli to jest współczynnik kierunkowy i proste równoległe mają te same współczynniki kierunkowe. Wobec tego musimy tutaj znaleźć współczynniki kierunkowe tych trzech prostych, no i sprawdzić, które z nich będą takie same. Więc prosta A już jest w postaci kierunkowej, czyli tutaj współczynnik kierunkowy równa się 3 czwarte. Prosta B, z prostą B równanie prostej B musimy przekształcić do postaci kierunkowej. Czyli co tutaj musimy zrobić? No musimy dodać 20, żeby się pozbyć tych 20 z lewej strony. W ten sposób otrzymujemy 4y równa się minus 3x plus 20. No i dzielimy przez 4 jeszcze. I prosta B ma równanie y, no tutaj 4 się skraca, y równa się minus 3 czwarte x plus 5. Zatem tutaj współczynnik kierunkowy równa się minus 3 czwarte. Zatem na pewno proste A i B nie są równoległe. Przechodzimy do prostej C. Minus 3x plus 4y równa się 40. No co, chcemy się pozbyć x z lewej strony, czyli co, dodajemy 3x. I otrzymujemy równanie po lewej stronie 4y równa się 3x plus 40. Dzielimy przez 4. I równanie prostej C w postaci kierunkowej jest y równa się 3 czwarte x plus 10. No i widzimy, że współczynnik kierunkowy równa się 3 czwarte. Zatem co? No zatem prosta A i prosta C mają te same współczynniki kierunkowe. Zatem A i C są równoległe.